już są projektowane misje, już właściwie są testowe misje, które mają doprowadzić do wydobycia platynowców z asteroid. Wyhamował sondę, czy tam obniżył peryselium w taki sposób, że wypadło już na powierzchni Księżyca, no i powstał nowy krater. Degradacja technologiczna plus sankcje, to wszystko powoduje, że Rosjanie nie mają za bardzo startu, żeby w szybkim tempie odbudować jakkolwiek pozycję Roskosmosu. No, niestety, kosmos próbuje nas zabić. To trzeba sobie jasno powiedzieć, że w każdym miejscu w kosmosu, gdzie będziemy, kosmos spróbuje nas zabić. Jak wiemy, jak wyglądają nasze możliwości techniczne, to nawet jak Chińczycy wylądują 2 km od Amerykanów, to co oni zrobią? To oni będą mieli na herbatę problem sobie wskoczyć. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuki dla przyjaciół naszego kanału, kciuk dla Zarysu, fundacji, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną, a my pomagamy. Kciuk dla biblioteki cyfrowej Legimi, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy i 10 zł z każdej książki idzie dla Zarysu. Zajrzyjcie na Legimi, bo część książek wybrałem sam do tej akcji. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. Jest lato, więc dobry czas, żeby zadbać o formę z KFD. I last but not least, oczywiście Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. A moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan Krzysztof Kurdyła, ekspert do spraw kosmosu z Fundacji Nauka to Lubię i autor popularnego konta twitterowego. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry panie Krzysztofie. Proszę powiedzieć, czy pan jest przed urlopem, w trakcie urlopu, czy po urlopie? Po urlopie. Ach, no to już jest pan. Po urlopie. Byłem w Holandii, byłem w Muzeum Kosmicznym ESA, także urlop też tematycznie związany z kosmosem. Czyli jest pan po prostu albo pracoholikiem, albo rzeczywiście człowiekiem wielkiej pasji. Trochę i to, i to. No dobrze. Panie Krzysztofie, bardzo miło mi pana gościć w naszym kanale. Dzisiaj troszeczkę nietypowa dla nas tematyka, chociaż może typowa, drodzy państwo, po prostu geopolityczne zmagania mocarstw, o których zawsze mówimy, przenoszą się w kosmos. I w dużej mierze o tym będziemy mówili. Zaczniemy oczywiście od wielkiej kraksy rosyjskiej Łuny 25 na Księżycu. Zanim zadam naszemu gościowi pierwsze pytanie, to najważniejszy kciuk historii realnej dla widzów. Dziękuję, że jesteście z nami, dziękuję, że wspieracie nasz kanał na Patronite i na YouTubie. Subskrybujcie historię realną, bo niewiele nam brakuje do 600 tysięcy subów. To byłby miły prezent na trzecią urodziny kanału, tylko jedno kliknięcie, a dla nas wielka pomoc. I historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, kubki, koszulki, red i zbet i książki. A teraz już oddaję głos naszemu gościowi. Przepraszam za ten długi wstęp. No więc cóż, Łuna 25, wielka nadzieja Putina na prestiżowe odrobienie różnych wpadek, które mu się cały czas przydarzają, rozbiła się w drobny mak na Księżycu. Co poszło nie tak? Coś poszło nie tak w manewrze obniżania orbity. Luna 25 miała wejść na taką ostateczną orbitę przed podjęciem próby lądowania i silnik pracował o 1,5 razy za długo. Silnik wyhamował sondę, czy tam obniżył peryselium w taki sposób, że wypadło już na powierzchni Księżyca, no i powstał nowy krater w związku z tym. No i kupa żelastwa rozsypanego. No, jak to ten. No to nie była aż tak duża też sonda, ale no troszkę złomu się tam pojawił. Tak, ja czytałem, że ten manewr miał trwać 84 sekundy. Silniki za długo działały, potrwało to 50% dłużej. Błąd w obliczeniach, jak rozumiem, i wielka kraksa. Czy błąd w obliczeniach, to nie jestem pewien. Bardzo podobna sytuacja miała miejsce, gdy Rosjanie wysłali moduł Nauka na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Tam też silniki nie przerwały pracy, znaczy on tam miał jeszcze parę impulsów, w związku z czym poobracało stacją kosmiczną i stworzyło to zagrożenie dla astronautów. No, Roskosmos się generalnie technologicznie rozpada. Tam są problemy wielkie z jakością, w sojuzach automatyczne dokowanie często sprawiało problemy,
No, ostatnie wycieki i w Progresie, i w Sojuzie też świadczą o tym, że tam po prostu sypie się to na całego. No dobrze, to teraz mam takie pytanie, co o tym sądzić? To znaczy, ludzkość eksploruje kosmos, eksploruje Księżyc. Czy my powinniśmy w związku z tym płakać z powodu tego, że wysłana przez człowieka Luna 25 nie wylądowała gładko na Księżycu? Czy też może byśmy się cieszyć? Jaka była pana pierwsza reakcja, kiedy dowiedział się pan, że nic nie wyszło z tej szumnie zapowiadanej misji? No nawet napisałem wczoraj nitkę na Twitterze, która, że tak powiem, całkiem dobrze została odebrana. Moim zdaniem należy się z tego cieszyć, ponieważ ta misja mogła pokazać nie Rosji, nawet nie Rosjanom, ale mogła pokazać Chinom, że Rosja jednak jest wartościowym partnerem do ich programu podboju kosmosu. Im lepsza pozycja, bo Rosja bez wątpienia w tym programie będzie współuczestniczyć, natomiast im lepsza pozycja byłaby Rosji, tym większy transfer technologii także z Chin w drugą stronę byłby robiony. W momencie, kiedy Rosja pokazuje, że ona znaczy tylko i wyłącznie jako taka trochę metka dla Chińczyków, to Chiny będą wspierać Rosję tak jak i przy wojnie, kapać bardzo ostrożnie, nie zwiększać możliwości Roskosmosu, jeśli nie ma tam za bardzo czego wyrwać. Czyli pokazuje pan, że po prostu kosmos jest przedłużeniem, czy też Księżyc jest przedłużeniem po prostu tego, co dzieje się na Ziemi. To nie jest tak jak w piłce nożnej, że kiedy jakaś drużyna polska awansuje do europejskich pucharów, to zawieszamy nasze animozje podwórkowe. Widzę w kontra ŁKS, Polonia kontra Legia, Wisła kontra Krakowia, tylko kibicujemy naszym. To tak nie jest, kiedy ludzie wysyłają swoje statki na Księżyc kosmiczne. Rosjanie pozostają Rosjanami również w kosmosie. Tak nie jest, a trzeba jeszcze dodać, że technologie używane przy misjach kosmicznych są w dużej mierze tożsame z tymi używanymi w lotnictwie, zresztą używane są też w systemach satelitarnych. Im gorzej Rosja będzie miała pod tym względem, tym dla cywilizowanego świata będzie lepiej. No tak, poza tym też podkreślano, że to miała być taka właśnie wizerunkowa szansa dla Rosji, której nie idzie na Ukrainie, no ale która miała pokazać, jednak jesteśmy wielkim mocarstwem również w kosmosie. Pan Borysow bodajże, tak nazywa się szef Roskosmosu, powiedział, drodzy Państwo, tak, jesteśmy pewni, że wylądujemy gładko i precyzyjnie. To jest autentycznie, tak powiedział. No cóż... Ale są też jego wypowiedzi, w których mniej oficjalne, w których obawiał się tego, że nie są do końca gotowi. Sam Borysow jako szef Roskosmosu jest taką osobą, bym powiedział, rzeczywiście on jest bardziej w takim naukowym stylu, próbuje to prowadzić, natomiast jakby główne zniszczenia dokonał jego poprzednik, czyli Rogozin, także to, co się działo przez ostatnią dekadę w Roskosmosie, to myślę, że jest nie do uratowania. No dobrze, tam po prostu korupcja, niskie płace, degradacja technologiczna plus sankcje, to wszystko powoduje, że Rosjanie nie mają za bardzo startu, żeby w szybkim tempie odbudować jakkolwiek pozycję Roskosmosu. No tak, jest tylko cieniem chyba Rosja, jeżeli chodzi o możliwości kosmiczne Związku Sowieckiego, chociaż też wtedy nie było tak cudownie. Natomiast drodzy Państwo, to jest bardzo ważna informacja. To była pierwsza Luna, która miała wylądować na Księżycu od 47 lat. W 76 roku ostatnia Luna 24 i to była misja, no, można powiedzieć, dość ambitna, ponieważ wtedy Związek Radziecki przywiózł próbki z Księżyca. No, ta misja była znacznie prostsza, no ale jak wszystkie misje rosyjskie, takie między na inne ciała, zakończyła się katastrofą. No tak, to, że to była Luna 25, proszę tylko widzom wyjaśnić, to oznacza, że wcześniej były 24. Tak, tam było, no tych programów było dość sporo, bo to się wszystko ciągnie od początku eksploracji Księżyca. Tam były misje z impaktorami, czyli takimi obiektami, którymi specjalnie uderzano w Księżyc. No, bardzo ambitne jak na tamte czasy były lunochody, które można było często zobaczyć na znaczkach, jeśli ktoś zbierał
CCCP czy SSSR, jak to niektórzy, jak to się wymawiało w tamtych czasach. Natomiast łaziki, które... Tak, to były takie łaziki. Natomiast im bardziej programy kosmiczne stawały się zaawansowane, wymagały zaawansowanej technologii, tym bardziej Rosja z tego wyścigu odpadała. Oczywiście. Dobrze, ja gdzieś wyczytałem, że oficjalnie UN było 24, ale nieoficjalnie 35 do nawet 46 od 58 roku, drodzy Państwo. A żeby pokazać Państwu, jak nawet w tamtych czasach świetności przecież sowieckiego programu kosmicznego, jakim szło, to raz mieli taką pasę, że 13 pod rząd się rozwaliło. 13 pod rząd. No, próby lądowania zawsze w tamtych czasach nie były łatwe. Tak jak mówię, o dziwo Związkowi Radzieckiemu, znaczy może nie o dziwo, no ma to swój powód w fizyce, udały się misje na Wenus, która też jest bardzo trudną planetą, ale na Wenus ze względu na gęstą atmosferę jest łatwo hamować, łatwo ten statek opuścić. No wiadomo, nie pożyje tam długo, tylko 2 godziny najdłuższy i koniec. Natomiast na Księżycu czy na Marsie, na którym w ogóle żadna misja Związkowi Radzieckiemu ani Rosji się nie udała, no to hamowanie jest jednak wyzwaniem. Tam atmosfera jest albo tak jak na Księżycu praktycznie nie ma, albo jest bardzo, bardzo rzadka jak na Marsie. I tutaj proces lądowania jest dużym wyzwaniem. A jeśli zawodzi awionika, elektronika, no to mamy to, co mamy. Oczywiście. Drodzy Państwo, zaraz przejdziemy do tego, co jest esencją tej całej sprawy, czyli geopolitycznych zmagań kosmicznych między wielkimi mocarstwami, wyścigu do Księżyca i o jakie mocarstwa w tym biorą udział i o co w tym chodzi, ale nasz dzisiejszy gość jest przedstawicielem Fundacji Nauka to Lubię, o czym mówiliśmy, więc chwilę zatrzymajmy się przy samym naukowym aspekcie tej sprawy, bo to jest ciekawe. Może zacznijmy od samej takiej misji księżycowej. Trzymajmy się już tej Łuny. To jest tak, że Łuna to jest tylko ten ostatni człon, tak? Bo najpierw musi być rakieta Sojuz, która wynosi do kosmosu. Tam jest rakieta Sojuz z drugim stopniem fregat, która wynosi. Jest to dostarczone na taką wstępną orbitę Księżyca. Następnie statek musi wykonać odpalenia swoich silników i zejść niżej nad powierzchnię Księżyca na taką orbitę, która będzie już tą orbitą docelową, z którego wykona lądowanie. I to jest tak, że ponieważ Rosjanie mają mocniejszą rakietę, oni byli w stanie polecieć na Księżyc szybko i wykonać mniej tych manewrów, a na przykład Hindusi, którzy mają słabszą rakietę o mniejszej nośności, oni musieli wykorzystać tak zwane niskoenergetyczne trajektorie na Księżyc, w związku z czym oni wynieśli swój statek z takim no nazwijmy to ciągnikiem rakietowym na orbitę. On powoli najpierw wokół Ziemi zwiększał tą orbitę, wszedł w końcu na orbitę translunarną i potem w drugą stronę jest podobnie, czyli zacieśniał wieloma manewrami tą orbitę. Dlatego też, mimo że Rosjanie wystartowali później, mieli szansę być na Księżycu pierwsi. No w sumie są pierwsi na Księżycu, tylko nie w tej formie, jakiej chcieli. Tak, dodajmy, żeby to było jasne, że również trwa w tej dokładnie, kiedy rozmawiamy, misja właśnie Indii. I ten hinduski czy indyjski statek, kiedy ma wylądować na Księżycu? 23 sierpnia. Dobrze, wie pan co, ja nie do końca, przyznaję się szczerze bez bicia, nie do końca wszystko zrozumiałem. Jeszcze raz, gdyby pan mógł mi wyjaśnić, czyli tak, jest ta rakieta Sojuz. Ona wynosi Łunę na orbitę Księżyca, ale jak jest napęd tego? Co tam jest naładowane do tej rakiety Sojuz? No, do Sojuza? No to jest rakieta, która jest na naftę, ma ten słynny krzyż Koroliewa, ma drugi stopień fregat i to dostarcza rakietę na orbitę. Przepraszam, ale to już jest złom, tak? To znaczy w momencie, kiedy ten Sojuz wykonuje... Tak, to są rakiety, które nie są w ogóle odzyskiwane. Jednorazowe. Jednorazówki, no na dziś tylko i wyłącznie... No może już nie tylko i wyłącznie. Na dziś, że tak powiem, Falcon 9 z dużych rakiet wraca i
Jest zapowiedź, że Elektron będzie wracał w bardziej prymitywnej formie na spadochronach, ale to są jedyne dwie rakiety, które są odzyskiwane. Cała reszta świata to są rakiety jednorazowe. A Falcon to amerykańska rakieta? Falcon to jest rakieta Elona Muska, czyli SpaceX, koń pociągowy dzisiejszego świata kosmicznego. O to też będę oczywiście pytał. Dobrze, jak daleko jest na Księżyc? No, 385 tysięcy oczywiście to jest średnia odległość, prawda? Ile trwa w takim razie taki lot na Księżyc? Może trwać 3 dni, a może trwać kilka miesięcy, zależnie od wybranej metody prowadzenia misji, czyli to co mówimy tutaj. Mocnymi rakietami można wejść na tą trajektorię tli bezpośrednio, zrobić szybkie manewry i dostać się na Księżyc, natomiast słabymi rakietami no trzeba się napracować potem, robiąc takie przyspieszenia w peryhelium Ziemi, czyli statek orbituje wokół Ziemi i kiedy jest w momencie, kiedy jest najbliżej, odpala na chwilę silnik, przyspiesza, wydłuża tą orbitę i w końcu doprowadza ją do takiego stopnia, że jakby trafi w Księżyc. No tak to w dużym uproszczeniu można opisać. I te misje są o tyle ciekawe, że pozwalają nam małymi rakietami prowadzić bardzo tanie misje pomocnicze, na przykład dla programu Artemis. Jest taka misja Capstone, która została wyniesiona na Księżyc bardzo małą rakietą Elektron, kiedyś rzecz nie do pomyślenia, a ona teraz bada nam taką specjalną orbitę, na której ma pracować stacja orbitująca wokół Księżyca Lunar Gateway. Artemis to jest, drodzy Państwo, misja amerykańska, zaraz będziemy o niej rozmawiali, bo jest pasjonująca po prostu. Natomiast mówi Pan tania, ile Rosjanie mogli wpakować pieniędzy w tę Lunę 25, ile kosztuje coś takiego? To jest ciężko powiedzieć. To jest program, który się ciągnie od lat 90. Tam chodzą takie szacunki, że to kosztowało 100 miliardów rubli, ale jak to w ogóle przeliczyć? Myślę, że to jest rzecz, która jest nie do policzenia. Na pewno ten program był przez cały czas niedoinwestowany. Może tam przez krótki moment, kiedy Rosja miała taką lepszą sytuację ekonomiczną, jakieś tam rzeczywiście takie w miarę zabezpieczenie finansowe to miało. Natomiast jej problemy cały czas wynikały z tego, że no w Rosji jednak finansowo to wszystko kuleje. A jeszcze do tego jest duża część rozkradana. No tak, mówi Pan o korupcji, o pewnym takim niechlujstwie, niskiej kulturze technicznej. Po prostu program kosmiczny jest odbiciem całego stanu, całego państwa i pewnej filozofii, w jaki sposób to państwo działa. Więc to nie jest dla mnie wielkim zaskoczeniem. Powtórzmy jeszcze raz, paliwo, na jakie te rakiety działają, to jest nafta, tak? No nie każda. Rakiety mają różne napędy. Może być to wodór, może być to nafta. No nafta jest takim, powiedziałbym, najbezpieczniejszym paliwem, ponieważ to nie jest paliwo kryogeniczne. Ona co prawda wymaga dodatkowo jeszcze utleniacza w postaci ciekłego tlenu, ale jest to paliwo gęste, w miarę gęste, wydajne i bezpieczne. Dlatego no, koń napędowy programu amerykańskiego, czyli Falcon, też lata na nafcie. Ciekawe. Dobrze, to teraz pomówiliśmy trochę o stronie sowieckiej i rosyjskiej. Teraz oczywiście druga strona medalu. Głównym rywalem Sowietów w trakcie zimnej wojny byli oczywiście Amerykanie, którzy przodowali w tych wszystkich kosmicznych wyścigach. No rozumiem, że odpowiednikiem Łuny był Apollo. To znaczy nie, no Apollo był lądownikiem takim załogowym. Jakby to Luna jest typowym lądownikiem, takim jak powiedzmy teraz lecący Vikram, czyli ten indyjski lądownik z programu Chandrayaan, czy jak no cała seria bez załogu. To są misje robotyczne, tak? No Chiny mają swój program Chang'e, bardzo ambitny zresztą i z ogromnymi sukcesami. Można powiedzieć, że Chiny obecnie przodują, jeśli chodzi o eksplorację Księżyca, przynajmniej jeśli mówimy o tym punkcie historii, w którym jesteśmy dokładnie. Tak? Nie mówię o perspektywie, ale mówię o tym, że to, co się teraz dzieje, no to Chiny mają koszulkę lidera.
Natomiast program Apollo, no to jest jednak coś innego. To był lądownik załogowy, który wyniósł na Księżyc ludzi. No właśnie, czyli to jest to oczko wyżej, co się udało Amerykanom osiągnąć, co Rosjanie tego nie osiągnęli, czyli wysłać ludzi i uwaga, sprowadzić ich z powrotem, bo to nie jest wcale takie oczywiste. Zaraz o tym też pana zapytam. Program Apollo to jest ten program, który wynosił ludzi na Księżyc. Pierwszy raz w 1969 Neil Armstrong, słynny astronauta, spacerował po Księżycu. Ilu w sumie Amerykanów chodziło po Księżycu? 12. 12 astronautów. Byłoby więcej, no ale po pierwsze misja Apollo 13, kto oglądał słynny film, to wie, że niestety nie dostała się na Księżyc. No i następnie Nixon przerwał ten program, mimo że tam były zaplanowanych jeszcze kilka misji. No tak, film kapitalny z Tomem Hanksem, jak już pan wywołał ten temat, krótkie pytanie. Hollywood, kompletna bajka, czy to dobrze było pokazane realia tej misji? Dobrze były oddane realia. Oczywiście jakby świat filmu ma swoje potrzeby udramatyzowania pewnych rzeczy, skrócenia, natomiast to jest bardzo dobrze oceniany film. Nie, świetny, naprawdę świetny, świetny film, drodzy państwo. W 72 roku ostatni, 12 astronauta chodził po Księżycu. I teraz to, co jest dla mnie bardzo intrygujące i to bardzo często pojawia się w rozmaitych dyskusjach na ten temat, jak to jest możliwe, że tak dawno, 50 lat temu, przy zupełnie niższej kulturze technicznej udawało się robić takie rzeczy, a potem przez 50 lat nic. To wzbudza wielkie podejrzenia. Jaka jest pańska odpowiedź na te wątpliwości? No to jest jakby powodem przerwania tych programów i powodem tego, że potem do nich nie powrócono, to jest naprawdę cały szereg wydarzeń, złych decyzji, nieudanych programów takich jak wahadłowce, to znaczy nieudanych, dobrze zrozumiem, wahadłowce, program STS w swoich początkach był w ogóle bardziej skomplikowany. To był program taki naprawdę ambitny. Następnie zredukowano go w latach 70. Trzeba pamiętać, no to był wtedy jednak czasy kryzysu. Zredukowano go do wahadłowców, które miały latać tanio, a okazało się, że jest zupełnie przeciwnie. Ten program był horrendalnie drogi. Odpadł Związek Radziecki z wyścigu, więc nie było tego bodźca geopolitycznego, który jednak zawsze napędza tego typu programy. Potem był czas budowy Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Tu trzeba przyznać, że to było naprawdę bardzo poważne i duże przedsięwzięcie, które jeszcze miało też swoją geopolityczną jakby wizję tego, żeby zjednoczyć świat, tak? No dlatego zaproszono do tego Rosję już i budowano to wspólnie na bazie elementów wcześniej projektowanych narodowych stacji, czy tam europejskiej też stacji kosmicznej. Więc budowa ISS pochłonęła też naprawdę duże środki. No a potem różna wypadkowa właśnie kryzysów, takiego trochę nie wiadomo było, gdzie pójść. NASA była niedoinwestowana, część programów pożerała bardzo duże pieniądze. No i tak dotoczyliśmy się właściwie do tych czasów ery New Space. I wydaje się, że to New Space w dużym stopniu odpowiada za wzniecenie takiego dobrego klimatu znów wokół kosmosu, a dobry klimat powoduje też i pieniądze. No i oczywiście rola Chin, tak? Myślę, że gdyby Chiny nie szły tak szybko, to w Stanach też te pieniądze aż tak szybko by się nie pojawiały, bo nie byłoby tego bodźca, że nuż ktoś nas wyprzedzi. Proszę tylko widzom krótką definicję New Space przedstawić. New Space. Amerykanie tak naprawdę już gdzieś od połowy lat 80. przemyśliwali, jak zmienić trochę strukturę swojego przemysłu kosmicznego i żeby nie było to tak czysto państwowe, czyli NASA kontraktuje rzeczy, które są robione przez podwykonawców, tylko żeby przekazać technologię do swojego przemysłu i żeby przemysł prywatny
budował rakiety, a NASA na przykład kupowało to jako usługę. To szło z bardzo dużymi perypetiami, naznaczonymi całą masą bankructw, nieudanych pomysłów. No ale koniec końców pojawiły się tak cała seria takich programów, w których wystartowało między innymi SpaceX. No i Elon Musk, można powiedzieć, dowiózł tą obietnicę, stworzył najpierw malutką rakietę Falcon 1, ale sam doszedł do wniosku, że już wcześniej nawet, że ta rakieta to jest tylko wstęp, to ona ma polatać, powynosić może trochę małych satelitów, ale celem było to, żeby można było sprzedawać NASA, wojsku, misje takie większe. I taki program też się pojawił, w wyniku którego powstał Falcon 9. I to, co wyróżnia New Space, to jest przynajmniej w wersji SpaceX, to jest duża skłonność do ryzyka, czyli tak jak firmy NASA i firmy amerykańskie kiedyś projektowały bardzo skrupulatnie rakietę, ona nie stawała na platformie do startu, dopóki naprawdę tam nie było pewności, że ona w 90% jest, wszyscy podbili pieczątki, że są pewni, że to zadziała. Natomiast SpaceX rozbija rakiety co chwila, zbierając dane, nie boją się tego i ta większa odwaga, większa skłonność do innowacji, do zaryzykowania charakteryzuje właśnie ten prywatny dział New Space. Oczywiście nie każda firma New Space działa tak jak właściwie większość działa trochę ostrożniej, choćby z tego względu, że Elon Musk zdołał nie wejść na giełdę, tak to nazwijmy. I on nie musi się tłumaczyć przed posiadaczami akcji z tego, że rozbije trzy rakiety po drodze i tyle, i jeszcze potrafi robić z tego show. Inne firmy New Space muszą być troszkę ostrożniejsze, bo jednak są bardziej zależne od pieniędzy, które schodzą z rynku, a bankructwa już się zdarzają. Dobrze, bardzo dziękuję za wyjaśnienie tego, to jest ważna sprawa. Wróćmy do tych misji Apollo, czyli Człowiek na Księżycu. Co pan sądzi o tym środowisku bardzo wpływowym w Stanach, ale nie tylko, który twierdzi, że nie było żadnego człowieka na Księżycu, że to wszystko jest mistyfikacja zrobiona w hollywoodzkim studiu, że to jest nie tyle może niemożliwe, ale po prostu za drogie by to było i łatwiej było Amerykanom, żeby propagandowo zaszachować Sowietów, po prostu to wszystko sprokurować właśnie w Hollywoodzie. No, nie będę ukrywał, że uważam, że to są bzdury. Krótko na temat, proponuję. Krótko na temat. To nawet jest naprawdę tyle dowodów, tyle dokumentacji, że argumenty, które regularnie się pojawiają, no, są naprawdę przez wielu, wielu naukowców w bardzo prosty sposób wytłumaczone. I po prostu takie mistyfikacje nie przechodzą, tym bardziej, że tak jak mówię, no, to wszystko jest obserwowane, to wszystko jest pod czujnym okiem wywiadów. Samo zaryzykowanie czegoś takiego to byłoby, no wszyscy wiemy, jakie rzeczy wyciekają z rządowych rzeczy i to także w Stanach. Tak? Dobrze, na tych filmach, które się zachowały z tych spacerów księżycowych, widać, że ciało ludzkie zachowuje się zupełnie inaczej na Księżycu. Tam jeden krok to jest taki wielki sus. Niby rzecz oczywista, ale proszę krótko powiedzieć, rozumiem, że to jest inna grawitacja po prostu, tak? Tak, no Księżyc jest znacznie lżejszy, w związku z tym grawitacja jest tam około sześciokrotnie słabsza i można sobie tam pograć w golfa na dużo dalsze odległości. Także no, tak to wygląda. Oczywiście sprawia to też trudności, no bo poruszanie się jest teoretycznie może lżejsze, bo można się gdzieś tam dostać, ale no, wszelkiego typu upadki, upuszczenia, no trzeba się z tym liczyć. Tak. A co znaczy, jak się upuści klucz francuski na ziemię, to co się stanie? No, jeżeli upuścimy go gdzieś dalej, to on nam odleci gdzieś dalej, tak, prawda? Więc no, czy uderzy w statek, czy no, jest, na pewno będzie to wyzwanie na początku dla tych ludzi, którzy będą tam trochę dłużej, tak? No właśnie, bo o tym też wie pan, myślę cały czas, powietrze na Księżycu, no bo nie ma co ukrywać, że człowiek nie może oddychać. Jaka jest różnica między atmosferą Ziemi a atmosferą Księżyca?
No, można powiedzieć, że na Księżycu nie ma atmosfery. Tam niektórzy mówią, że to jest szczątkowa, tam wynikająca z wiatru kosmicznego i tak dalej, ale to no, można powiedzieć, nie ma atmosfery. Tam człowiek musi być w skafandrze cały czas z systemami podtrzymania życia. Te skafandry na przykład dla misji Artemis są już w wydaje się, w zaawansowanym stadium projektowania. I tyle. To jest też wyzwanie dla baz. Te bazy muszą być bardzo, bardzo dobrze zaprojektowane, żeby nie było groźby jakiegoś rozszczelnienia. Wielkim wyzwaniem, o którym dość często się zapomina, jest księżycowy regolit. Czyli ten pył księżycowy, który tam wszędzie jest, on jest nie dość, że naładowany elektrycznie ze względu na środowisko, w jakim działa, więc się lepi, on się przylepia do wszystkiego, potrafi penetrować i ma strukturę trochę podobną do azbestu, są bardzo ostre, drobne rzeczy, więc tam naprawdę będzie to wyzwanie, żeby stworzyć bazę, która nie będzie stwarzać niebezpieczeństw dla długiego pobytu człowieka w kosmosie. No i oczywiście dochodzi jeszcze promieniowanie kosmiczne, przed którym też trzeba te bazy przygotować, żeby je wyblokować. Oczywiście. No, wyzwanie jest bardzo, bardzo duże. Wyzwanie jest duże, ale rozumiem, że po prostu skoro nie ma atmosfery, to gdyby taki astronauta zdjął hełm, czy otworzył tą przyłbicę, po prostu by się udusił, tak? Nie ma powietrza. No to nawet jest trochę bardziej skomplikowane, bo tam nie ma cząsteczek, także duszenie się to jest, my w płucach mamy troszeczkę tego, tam zachodzi taka reakcja z ciśnieniem, uwalnia się azot, trochę w bardzo uproszczeniu, trochę jak dekompresyjna choroba u nurków, także człowiek by się zagotował bardziej niż udusił. No dobrze, dobrze. I tym sposobem to, drodzy Państwo, pokazuje, jak ciężka będzie budowanie baz i życie człowieka na Księżycu w przyszłości, ale teraz chciałem trochę tak przejść do takiej psychologicznej strony. Wie Pan, ja zawsze się zastanawiałem na temat tych 12 facetów, którzy tam byli. No dobra, udało się przy pomocy tych potężnych silników na naftę wynieść to Apollo, wylądować na tym Księżycu, kończy się misja i taki człowiek jest tam, jak pan powiedział, 380 tysięcy kilometrów od domu, no i trzeba wracać. No i to już jest wyższa szkoła jazdy. W jaki sposób wrócić z Księżyca? Jak oni wracali? No, nie mieli już tych wielkich rakiet. No rakiet wielkich nie mieli, ale tutaj akurat grawitacja Księżyca nam bardzo pomaga, ponieważ grawitacja jest słaba, więc te silniki, które są zamontowane, były zamontowane w module powrotnym, nie jakieś duże, po prostu wystarczyły. Tam zostawała w misji Apollo na przykład zostawała ta podstawa, z której startował ten moduł powrotny, łączył się na orbicie i statek wracał na Ziemię z tą trajektorią i lądował. Także każda rzecz rozumiem, w kosmosie... Bo za szybko pan to poszedł do końca. Czyli właściwie to nie siła silników, grawitacja Ziemi przyciąga ten statek z powrotem. Nie. Jeżeli mamy lądownik, który stoi na powierzchni Księżyca, to on musi mieć silniki i zapas paliwa na powrót. To wynika i to musi być, zależy ile waży ta część wracająca, to musi być odpowiednia ilość paliwa i odpowiedni ciąg, żeby potrafił go wynieść, ale co jest na Księżycu łatwiejsze, ponieważ przyciąganie jest znacznie, znacznie lżejsze. I w ten sposób przy programie Apollo odrywało się to od samej platformy, platforma zostawała na powierzchni Księżyca, tych platform tam pozostawało, łączyła się z orbiterem, który był bo misja Apollo miała taki charakter, że wokół Księżyca wtedy zostawał jeden astronauta w tym statku i oni się potem z powrotem łączyli i już nie lądownikiem, bo lądownik był porzucany, tylko już samym tym statkiem powrotnym docierali do Ziemi. I lądowali w atmosferze, co też jest dużym wyzwaniem, bo no znowu tutaj mamy atmosferę na tyle gęstą, że musimy poradzić sobie z problemami termicznymi. To wszystko musi być bardzo dokładnie wyliczone pod odpowiednim kątem.
No tak, ja pamiętam, że... Kosmos próbuje nas zabić. To trzeba sobie jasno powiedzieć, że w każdym miejscu w kosmosu, gdzie będziemy, kosmos spróbuje nas zabić. No tak, i to się kiedyś skończyło tragicznie. Była taka misja promu kosmicznego Columbia, dobrze pamiętam, który... I Challenger też. I Challenger, tak? Wchodząc w atmosferę, spalił się po prostu. Tak, tam był problem z płytkami, tymi TPS, czyli tymi właśnie, które nacierają na atmosferę i mają powstrzymać przed rozgrzaniem. On tych płytek trochę tam zgubił i w jednym miejscu było to na tyle w niebezpiecznym miejscu, że rozpadł się przy wejściu w atmosferę. Ten temat na przykład jest też jednym z punktów do zastanowienia w przypadku Starshipa, który ma z tymi płytkami spore problemy, a jest to jakby warunek tego, żeby to była w pełni powrotna rakieta. Właśnie, Tak? Nie, tylko chcę powiedzieć, a propos właśnie Apollo, to oni lądowali w pojeździe, tak? Nie było takich historii, jak czasami na starych sowieckich kronikach filmowych, że jacyś Kazachowie na jakiejś pustyni lecą na wielbłądzie i spada kosmonauta sowiecki gdzieś na jakimś spadochronie na pustynię. Lądowania generalnie wyglądają tak samo. Czy to będzie lądowanie z Sojuza, czy to będzie lądowanie nowoczesnej kapsuły Dragon. No, kapsuła musi wejść w atmosferę, musi otworzyć kilka etapów spadochronu, bo to są spadochrony najpierw hamujące i dopiero na końcu te główne czasze i albo woduje, albo ląduje na Ziemi. No, wszędzie wygląda to tak samo. Nie mamy na razie żadnego statku, który potrafiłby na przykład wylądować na silnikach. Były takie plany, na przykład Dragon ma silniki jeszcze, które początkowo było planowane, że on sobie właśnie wyleci, wyhamuje trochę, a na końcu wyląduje na silnikach, ale uznano, że jest to na tyle niepoznana jeszcze metoda, że bardzo wydłużyłaby czas pracy nad Dragonem, który był bardzo niezbędny NASA ze względu choćby na zmieniającą się sytuację geopolityczną. Bo NASA jeszcze całkiem niedawno była uzależniona od Rosjan z statkami Sojuz latającymi na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Tak jest. No dobrze, drodzy Państwo, tym samym przechodzimy do astropolityki, do współczesnej rywalizacji wielkich supermocarstw o Księżyc. Zanim wejdziemy w szczegóły, to proszę naszego gościa o krótkie przedstawienie uczestników tej rywalizacji, którą El Pais w bardzo fajny sposób nazwał wyścigiem na ósmy kontynent. Ładnie, prawda? Bardzo ładnie. Kto jest uczestnikiem? Uczestnikiem Chiny właściwie są liderem i oni w tym czasie nie uczestniczą w tym wyścigu, oni tam już są. Mamy misję rosyjską, która już wiemy, że się nie udała. Na dniach ląduje indyjska. Japończykom niedawno niestety też nie udało się w wyniku naprawdę bardzo, bardzo głupiego błędu, bo wydaje się, że sam statek działał perfekcyjnie, a popełnili typowy błąd ludzki i niestety pierwsza misja się nie udała, ale druga będzie w przyszłym roku. Jaki błąd, niech pan powie, bo to ciekawe. Kiedy Japończycy zaczynali tą misję, to wybrali miejsce lądowania takie bardzo bezpieczne, w sensie teren płaski, mało usiany kraterami. Ale w toku prac uznali, że lepiej będzie wylądować w jednym z kraterów i coś w procesie sprawdzania tego wszystkiego poszło nie tak. Ktoś nie uwzględnił, że kiedy lądownik naleci nad krawędź krateru, to jego czujniki nagle dostaną zupełnie sprzeczne dane, znaczy znacznie głębsze, dostanie znacznie większą. I nie było korekty tej wielkości, w związku z czym statek zaczął ignorować wskazania czujników, uznał, że są błędne i leciał według wcześniejszych, tylko tam sobie wyliczał według tego, co pokładowe rzeczy wskazywały. Za wcześnie odpalił procedurę lądowania, skończyło mu się paliwo i spadł. No rzeczywiście. No i oczywiście rozumiem, że stawkę zamykają Amerykanie. Stawkę zamykają Amerykanie i jest to o tyle ciekawe, że tutaj mamy do czynienia z programem CLPS, czyli Commercial Lunar Payload Services, i są to misje też prywatne,
które mają dać właśnie NASA coś takiego, jak daje SpaceX na ISS, to te misje mają dać na Księżycu, czyli NASA będzie kupowała od kilku amerykańskich firm usługę na lądowniku, które ona oczywiście współfinansuje jakby ich development, ale to będą prywatne lądowniki prywatnych firm, a NASA będzie mówiła, ja chcę lecieć tutaj, macie wolny slot, okej, lecimy. Rewolucja, drodzy Państwo, natomiast oczywiście jak jesteśmy, to zacznijmy od końca, od Amerykanów. Artemis 3 to jest ta misja, która wzbudza największe zainteresowanie. Drodzy Państwo, zapewniam, że wszyscy, jak tu jesteśmy, będziemy siedzieli przed ekranami komputerów i obserwowali lądowanie Artemis 3, bo będzie to pierwsza od właśnie lat 70. załogowa misja na Księżyc. Proszę powiedzieć realnie, tylko realnie, kiedy oni mogą wylądować? No, bardzo ciężko powiedzieć. Ta misja może jest obecnie już tam... W kuluarach NASA mówi się, że już oficjalnie przesuną ją na 26, a nawet pojawiły się głosy, że być może w ogóle nie odbędzie się w trakcie Artemis 3 lądowanie. Natomiast no, ja stawiam, że to będzie jednak koło 28 roku. To są realne szanse na lądowanie. Tam jest tak dużo rzeczy jeszcze do zrobienia, tak dużo punktów do potencjalnej awarii i opóźnień, że no to jest bardzo duże wyzwanie. Ja może nakreślę choćby pokrótce, jak to będzie wyglądać. Misja Artemis 3 będzie składała się z startu dwóch rakiet. SLS ze statkiem Orion, na pokładzie którego będą astronauci. Oraz Starshipa, z którego górnym modułem będzie Starship HLS, czyli ogromny lądownik księżycowy, który musi wylecieć na orbitę. Na orbicie musi być zatankowany przez kilka kolejnych Starshipów w wersji tankowców. I dopiero Starship HLS i Orion spotkają się na orbicie księżyca i tam przejdą astronauci z Oriona do Starshipa i nastąpi lądowanie. W późniejszych misjach ma tam jeszcze krążyć wspomniana przeze mnie stacja Lunar Gateway i te statki będą wtedy do Lunar Gateway przybijać. Więc musimy sobie uświadomić, że Starship na razie jest w stanie takim, jakim jest, tak? Przed nim jeszcze naprawdę dużo prób w wersji takiej, nazwijmy to, szkieletowej, czyli to jest na razie Starship, który w sobie nic nie ma. Do tego trzeba zrobić gotowy projekt Starshipa HLS, do tego trzeba zrobić tankowce, przetestować tankowanie na orbicie. No naprawdę pole do opóźnień jest tutaj duże. No tak. To ja pamiętam, że kiedyś mówiono, że 24, potem, że grudzień 25 i tak cały czas urealniają się te terminy. Natomiast proszę mi powiedzieć, bo nie wiem, czy to nie jest fake, ale ci astronauci, którzy do tej pory wylądowali na Księżycu, ich było 12, wszyscy byli białymi mężczyznami. Czy to prawda, że z powodu politycznej poprawności teraz misja Artemis 3 musi koniecznie według tych założeń wynieść na Księżyc kobietę i jakiegoś mężczyznę o kolorze skóry innym niż biały? To prawda? No taka jest polityka. Przy czym ja od razu powiem, że ja tutaj nie mam żadnych obiekcji co do tego, jeśli, że tak powiem, nie będzie to rzutowało na, nie będzie to jakby kryterium wyboru, znaczy jeżeli będą to wszystko specjaliści wysokiej klasy, no to można tego typu politykę zrozumieć, no bo to jest też jakby, misje kosmiczne mają za zadanie nie tylko jakby zdobywać księżyc i tak dalej, ale także rozwijać społeczeństwo. Myślę, że gdyby poleciała tam czarnoskóra osoba czy kobieta, to byłby impuls dla wielu dziewczyn, dla wielu nastolatków z innych narodowości, żeby może wyrwać się na przykład z kręgu, w którym często tkwią i wybrać taką drogę trudniejszą, ale taką, że ktoś pokazał im, że się da, prawda?
Jak mówię, wszystko zależy od tego, jak to będzie wykonane. Czy nie będzie kontrowersji przy wyborze, tak? No właśnie. To tego nie wiemy. Chodzi mi o to, że polityka po prostu może wkroczyć też w tą misję. To byłaby to, co pan przedstawił. Polityka już tam jest. Ta, oczywiście. Oczywiście, ale SLS innym, jest wynikiem polityki. W innym, jasne, ale w innym sensie. Ja mam na myśli tylko to, że byłaby to co pan przedstawił, czyli taką kosmiczną akcją afirmatywną, która to jest już na amerykańskich kampusach prowadzona. Natomiast moja opinia jest taka dokładnie taka sama jak pana. To znaczy, według mnie, ja nie mam nic przeciwko temu, niech tam jedzie każdy, tylko kompetentny. Krótko mówiąc, niech kompetencje grają rolę, a nie płeć czy kolor skóry. I to jest tylko jedyna moja obawa, że na przykład może się okazać, że będzie inaczej. Ale oczywiście zobaczymy. To teraz proszę... Ja myślę, że jednak NASA nie zaryzykuje wysłania nikogo niegotowego. To, nie. to jest zbyt duże ryzyko dla agencji, żeby to było kryterium wyboru. Nie, no po prostu będzie korpus astronautów, wśród których będą tego typu osoby i one rzeczywiście dostaną priorytet, ale to będą w pełni przygotowane osoby. Nie, co do tego, że tam poślą, wie pan, jakieś nieprzygotowane, to ja nie mam wątpliwości, tylko chciałbym, żeby polecieli najlepsi. To jest tyle, a ich kolor skóry dla mnie nie ma żadnego i płeć żadnego znaczenia, kompletnie. Niech lecą najlepsi, najbardziej kompetentni. Zgadza się. I chciałbym, żeby NASA też w ten sposób myślała. To jest tylko jedyny mój wniosek i chyba to jest absolutnie oczywiste. Dobrze, to teraz proszę powiedzieć, co to jest ciemna strona Księżyca? Podobno Chińczycy tam głównie eksplorują teraz. Niewidoczna strona Księżyca, to potocznie zwana ciemną. No, Księżyc jest zblokowany pływowo, kiedy krąży wokół Ziemi i tak naprawdę widzimy jego 50%, ponieważ on jeszcze ma taki ruch troszeczkę pokazujący nam troszkę z jednej strony, troszkę z drugiej strony, więc widzimy tak ogólnie około 60% powierzchni Księżyca, natomiast z drugiej strony nie widzimy. Widzimy ją tylko na zdjęciach statków kosmicznych, które się tam znalazły i faktycznie Chiny jako pierwsi umieścili tam lądownik i rower księżycowy, znaczy łazik księżycowy. Żeby to zrobić, jeszcze dodam, żeby to zrobić, musieli umieścić orbitujący wokół punktu Lagrange'a, czyli takiego punktu, gdzie jest względna równowaga grawitacyjna, umieścić specjalny taki statek kosmiczny, który przekazuje, który krąży tak, że jest widoczny z Ziemi, no bo jeżeli umieścilibyśmy tam statek kosmiczny, jeżeli umieścimy lądownik na tej niewidocznej stronie, to on nie ma jak się komunikować z Ziemią. Więc to jest naprawdę skomplikowana misja, która wymaga właśnie tego orbitera, który okrąża Księżyc, ten punkt Lagrange'a po takiej orbicie, że nazwijmy to wystaje zza Księżyca i dzięki temu komunikuje się z Ziemią. Można przekazywać rozkazy na tym robotom. Oczywiście. No dobrze, nasz drogi gościu, teraz kluczowe pytanie, które chyba zadają wszyscy widzowie historii realnej. Przedstawia pan po prostu pasjonującą sprawę. Mam takie poczucie, że jesteśmy na początku czegoś naprawdę wielkiego, również w wymiarze finansowym. Miliardy, biliony dolarów. Mówi pan, że kosmos próbuje nas zabić. Rywalizacja mocarstw. No to teraz zasadnicze pytanie, po co? Po co? Co na tym Księżycu takiego jest, że pchają się tam największe mocarstwa, wydają pieniądze, a teraz będą gotowe ryzykować życie ludzkie również dlatego, żeby tam ten Księżyc eksplorować? Mimo wszystko gdzieś na samym dnie tego wszystkiego jest taka nasza ludzka ciekawość, tak? Na takim już bardziej obecnym poziomie to jest cały zespół rzeczy, które z Księżyca można wyciągnąć, przy czym niekoniecznie tak od razu bardzo bezpośrednio. Wyścig na Księżyc, tak jak program Apollo, tym, którzy się włączą w niego, da ogromny skok technologiczny. Ilość rzeczy, które trzeba tam wypracować, powoduje, że te technologie wrócą na Ziemię i dadzą kopa gospodarce, tak? To będą patenty, to będą technologie, to będą nowe materiały. To jest jakby taka pierwsza rzecz.
Druga rzecz, no to jest taka trochę samonapędzająca się. Skoro Chiny poleciały i mają tam robota, to my też musimy mieć tam robota. No tak to działa w geopolityce mocarstw. Sport tak? Po prostu trochę. Czyli sport. Ale w dłuższej perspektywie no, jest też tak, że my mamy nadzieję, że z Księżyca zaczniemy wydobywać różnego typu metale, odzyskiwać z regolitu i na przykład zbudujemy przemysł na orbicie, który będzie łatwiej budować elementy do niego i wysyłać z Księżyca z powodu tej niższej grawitacji. To samo z misjami głębokiego kosmosu czy misjami na Marsa. Księżyc jest w planach jako być może stacja przesiadkowa, że tam będzie można umieścić większą rakietę, która będzie dzięki temu, że ta grawitacja jest niższa, będzie mogła więcej tonażu zabrać. No, dobrze, to jest wyzwanie, pytanie, tak? Które mi się od razu nasuwa. Widzi pan, co się dzieje z handlem morskim na świecie? Po co się przebiło kanał panamski i kanał sueski, żeby po prostu było bliżej? Dlaczego? Po co? Bo jak jest bliżej, to jest taniej. Im krótsze są te trasy dostarczania towarów, tym ten towar może być tańszy, bo są po prostu koszty transportu. Proszę mi powiedzieć, jaki ma sens wydobywanie jakichś metali, które są piekielnie ciężkie na Marsie, czy na Księżycu i potem transportowanie 380 tysięcy kilometrów na Ziemię. Ile będzie kosztowało to na Ziemi? Nie. Na Ziemię to ja nie uważam, że to będzie transportowane na Ziemię. Poza może jakimiś takimi metalami, które rzeczywiście są bardzo, bardzo drogie za kilogram. To na przykład już są projektowane misje, już właściwie są testowe misje, które mają doprowadzić do wydobycia platynowców z asteroid. Natomiast z Księżyca, jeżeli będziemy coś robić, to będziemy na przykład budować infrastrukturę w kosmosie i to będzie tańsze, ponieważ będziemy mogli zbudować coś cięższego, większego i łatwiej wynieść z powierzchni Księżyca, na przykład umieścić na orbicie. To oczywiście mówimy o scenariuszu na dekady, a właściwie na setki lat, jeżeli udałoby się wynieść ciężki przemysł w większości na orbitę i z orbity dopiero przywozić pewne rzeczy, dlaczego nie? Już teraz jest na przykład testowa fabryczka na orbicie, oczywiście ona nie produkuje jakichś dużych rzeczy, ona produkuje składowe do leków, które będą produkowane w warunkach mikrograwitacji, bo jest łatwiej hodować kryształy i powróci sobie takim małym lądowniczkiem na Ziemię. Projekt, o którym wspominałem, o asteroidzie, będzie na asteroidzie miał za zadanie przygotować tę kostkę platynowców i w jeszcze prostszy sposób zrzucić ją na Ziemię, no bo tam ten statek nie będzie musiał być tak, ta kapsuła lądowa, która będzie lądować, nie będzie musiała być tak perfekcyjnie zrobiona, ponieważ tam będzie tylko gruda metalu, prawda? Więc oni mają ułatwione zadanie. I takich projektów w Stanach komercyjnych jest bardzo dużo. Które z nich wyjdą? Nie wiadomo. Kiedy wyjdą? Nie wiadomo. Ale obietnica zysków w kosmosie i obietnica ułatwienia pewnych rzeczy też jest. Ona czasami ma dłuższą perspektywę czasową, ale tak jak mówię, wynagrodzi nam to sam postęp technologiczny, który będzie po drodze. Kto się nie włączy, zostanie z tyłu. Dobrze, to teraz wielu ekspertów, kiedy mówi o tym, bo to jest początek, drodzy Państwo, to się będzie nasilało, wyścigu na ten ósmy kontynent wielkich mocarstw, porównuje to do na przykład podboju kolonialnego Afryki. I wystarczy spojrzeć, drodzy Państwo, na mapę Afryki i państw, jak one wyglądają, ta mapa, to znaczy są to po prostu proste linie, kwadraciki, takie wycięte przez kolonizatorów francuskich, brytyjskich, i innych portugalskich w dawnych czasach. I teraz Księżyc ma też jakąś swoją powierzchnię. Ja tak sobie wyobrażam, nasz drogi gościu, jak to będzie wyglądało. Czy to będzie tak, że tam, gdzie wylądują te konkretne statki kosmiczne, to potem będą jakieś strefy wpływów na tym Księżycu? On zostanie podzielony, tak jak Afryka, jak i na jakieś strefy poszczególnych państw, czy jak to będzie wyglądać? Czy raczej wyspy poszczególne będą powstawały?
Krótko mówiąc, od strony prawnej nie wiadomo. Na razie działamy, na razie stare traktaty kosmiczne, które no, nie biorą pod uwagę komercyjnego wykorzystania kosmosu, no, zestarzały się i właściwie przestają działać. Artemis ma swoje Artemis Accords, w których jest właśnie tego typu plan, że powinny być strefy, że sobie nie wchodzą w grę, no ale na przykład Rosja i Chiny Artemis Accords nie podpisują. Uważają, że to jest program napisany pod Amerykanów, więc na razie mamy tak naprawdę jedną wielką niewiadomą. Natomiast od strony technologicznej w najbliższym czasie tak naprawdę ciężko wyobrazić sobie jakikolwiek konflikt. Otóż to, chyba to sobie... przepraszam, tylko powiem panu śmieszną rzecz, bo to pana rozśmieszy. Czytałem rozmowę z jednym amerykańskim generałem, którego pytano, po co ma ten Artemis. On mówi, musimy szybko to zrobić, bo nie chcemy takiej sytuacji, że my gdzieś przylecimy, a tam zastaniemy już chińską flagę i Chińczycy powiedzą nam, to jest nasze, proszę tu nie lądować. No ale przecież to jest absurd. No to niech lądują, przewrócą tą chińską flagę i postawią amerykańską. Przecież nic im nie mogą zrobić ci Chińczycy w tym kosmosie. No to jest to w ogóle odległości, o których mówimy. Wszyscy wiadomo, chcą się wbić teraz na południowy biegun Księżyca, no bo tam są wiecznie zacienione kratery, w których najprawdopodobniej są duże pokłady lodu wodnego, który, no woda jest kluczem do tego, żebyśmy mogli tam przebywać dłużej. I teraz jeżeli sobie popatrzymy, no krater Shackletona to jest, ma średnicę, jeśli dobrze pamiętam, 21 kilometrów. Miejsca lądowania, które są wyznaczone, to są miejsca pomiędzy kraterami, czyli takie jakby grzbiety pomiędzy kraterami. One mają na przykład długość i szerokość 30 kilometrów. Jak wiemy, jak wyglądają nasze możliwości techniczne, to nawet jak Chińczycy wylądują 2 kilometry od Amerykanów, to co oni zrobią? To oni będą mieli na herbatę problem sobie wskoczyć. Także to jest jakby wizja wszelkiego rodzaju wojen w kosmosie jest zawsze kusząca przez filmy, które oglądamy. Ale jednak dość dobrze pokazano to w takim serialu, nie wiem czy pan oglądał, For All Mankind, na to Apple wypuściło taki serial. To jest w ogóle ciekawy serial, historia alternatywna, gdzie Rosja wyprzedziła Amerykanów na Księżycu. Ale tam to jest dość dobrze pokazano, te bazy tam są właśnie w jakiejś śmiesznej odległości. No i oni sobie mogą właściwie tylko robić na złość tam, tak? Ten ktoś tam odepnie jakąś część w łaziku, czy tam w samochodzie księżycowym, no, zaraz. No na to nas na razie stać. Proszę pana, ale a co z laserową bronią? Nie będą mieli dział laserowych, z których będą strzelać do siebie? No nie będziemy. Z energią na razie też będziemy mieli tam problem. Tam są projekty takich malutkich reaktorów atomowych. Wiadomo, że będą musiały być ogniwa, ale... No, jeżeli sobie wyobrazimy, jak musi wyglądać taka nawet minimalna baza, ile ona musi mieć zaplecza. Tlen, skąd jest tlen? Tlen jest w tlenkach, Księżyc ma mnóstwo tlenków metali, więc my go jesteśmy w stanie, te metody odzyskiwania i metali i tlenu są opracowywane. Oczywiście pytanie jak na początku, jaka będzie tego skala. No, część tlenu przywiozą lądowniki czy moduły bazy. Natomiast energia będzie raczej przez dłuższy czas deficytowa na takiej stacji i co więcej wszyscy będą się nad tym trzęśli. Każda awaria tego typu no, może tam się skończyć bardzo źle. Także bazy księżycowe na samym początku będą miały no tak jak statki, tylko to, co niezbędne. A w takiej bazie księżycowej będą ludzie w środku w stanie nieważkości, czy w sztuczny sposób będzie można odtworzyć ziemską grawitację? No nie, na grawitacji tam nie odtworzymy, tam będzie grawitacja księżycowa. No różne, no niektóre seriale na przykład promują taką metodę, że będzie podłoga z jakąś tam magnetyczną tym i buty i będzie się tak po prostu chodziło, ułatwiało. Ale będzie się suwało tak jak w muzeach w PRL-u na takich szmatkach, tak? No i tak jak mówię, ta niska grawitacja w pewnych momentach też jest wyzwaniem, a też czasami pomaga. No, będziemy musieli się dostosować, tak naprawdę w praniu wyjdzie, które metody się sprawdzą, co będzie lepsze, bo być może będzie tak, że ta niska grawitacja będzie pomocna, no, nie trzeba będzie budować schodów, nie trzeba będzie budować różnych rzeczy.
wszystko cały czas mówimy o tym, że działamy w warunkach deficytu wszystkiego, więc no, czas pokaże. Kurczę. Pasjonujące. Nie ma żadnego projektu skończonej bazy księżycowej, także to są wszystkie projekty, jakie są, to są takie na razie, no badamy, jak może zrobić, czy jak ją drukować w 3D. No, Chiny na przykład w misji Chang'e-8 będą wysyłać taki moduł, który ma wyprodukować z regolitu pierwszą cegiełkę księżycową. No. Tak się to zaczyna z reguły. Wie pan, muszę w ogóle powiedzieć, słucham teraz pana zafascynowany, bo zajmujemy się w historii realnej głównie geopolityką ziemską oczywiście, wojną na Ukrainie. I to jest po prostu otwarcie nowego świata trochę. Mam nadzieję, że widzowie równym zaciekawieniem pana słuchają, co ja. I teraz Gwiezdne Wojny. Oczywiście trudno sobie wyobrazić dzisiaj łaziki chińskie i amerykańskie strzelające do siebie z laserów na Księżycu, ale Gwiezdne Wojny jako takie, na przykład jeżeli chodzi o zestrzeliwanie sobie satelit obserwacyjnych, które są, co widzimy na wojnie na Ukrainie, kluczem do obserwacji przeciwnika, to już chyba można sobie wyobrazić. Można sobie wyobrazić, bo takie testy były, natomiast te testy wykazały, jeżeli coś wykazały, to wykazały, że strzelanie do satelitów jest najgłupszą rzeczą, jaką możemy zrobić. Nawet wydaje się Rosja po teście tym ostatnim, no nie byłaby w stanie podjąć próby, bo to jeszcze trzeba powiedzieć jasno, że wszystkie próby, z którymi mieliśmy do czynienia, to było strzelanie do własnych satelitów po długim przygotowaniu, czyli dany kraj mógł monitorować przez długi czas trajektorię swojego celu, wystrzelić tą rakietę na spokojnie. Jeżeli mówimy o strzelaniu do cudzych satelitów, to już tam parę innych komplikacji jest i myślę, że nikt do końca nie wie, na ile ta broń jest skuteczna byłaby skuteczna w takiej prawdziwej walce. A staranować? Natomiast... Przepraszam, a nie można staranować się nawzajem? Jakimś samobójcą? No nie, no te testy ASAT to jest pocisk, który kinetycznie uderza, kinetycznie w satelitę. Ale Ziemia kosmos, a nie kosmos-kosmos. Kosmos-kosmos, no to były takie próby rosyjskie, że niektóre satelity wojskowe, tajne, wypuszczały coś z wnętrza. To były taki jakby mniejszy satelita. Część osób uważa, że był to test właśnie czegoś takiego, co mogłoby być takim kinetycznym pociskiem. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że tutaj najgroźniejsze nie jest nawet to, że ktoś zniszczy jednego satelitę, tylko problem jest taki, że w momencie uderzenia w satelitę, satelita rozpada się na wszystkie strony. Te jego elementy przyspieszają w różne strony i nawet jeżeli zniszczymy satelitę, który leci nisko, relatywnie nisko oczywiście, na niskiej orbicie Ziemi, co jest łatwiejsze, to na przykład jego szczątki mogą uderzyć w Międzynarodową Stację Kosmiczną. Mogą uderzyć w kolejnego satelitę i jest takie pojęcie, które się nazywa syndrom Kesslera, które mówi, że jeżeli przegniemy, to nastąpi efekt kaskadowy. Kolejny satelita, kolejny się rozpadnie, kolejny i orbity w ogóle staną się bezużyteczne. Co więcej, są naukowcy, którzy twierdzą, że my już na początku tego efektu jesteśmy, tylko jeszcze nie widzimy, że ta kaskadowość jest na razie zbyt wolna, żebyśmy ją zanotowali. No po prostu będziemy otoczeni jednym wielkim złomem kosmicznym, który będzie fruwał. Natomiast trzy ostatnie pytania. Jeszcze dodam jedną rzecz, bo to jest ważne. Poza tym testy ASAT były, to miało sens, kiedy nie było megakonstelacji. No bo teraz popatrzmy sobie, Musk ma już ponad bodajże 4000 Starlinków, to teraz ile rakiet musiałaby wystrzelić taka Rosja, żeby zniszczyć choćby na jakiejś tam połaci, a Musk może przebazować te satelity, bo one mają napęd jonowy i w dużym stopniu jest w stanie taką dziurę załatać. Tak, ja myślę, że to jeżeli bym jakoś... No, to jest wielkie, to jest po prostu strzelanie do satelitów jest bez sensu. Owszem, próby walki elektronicznej, w sensie spalenia elektroniki, oślepiania czujników, to się może zdarzyć. Natomiast uderzenie kinetyczne byłoby wielką nieodpowiedzialnością. Jeżeli miałbym się bać, że ktoś się na to zdecyduje, to jakiś taki szalony ktoś typu Korea Północna,
No, ale oni na razie mają problemy ze wszystkim, więc to jeszcze... I chyba jednak Chiny trzymają nad nimi na tyle kontroli, żeby też się nie wygupiły. Oby. Ale też myślę, że gdybym ja miał opracować jakąś broń na 4000 wrogich satelit, to raczej taką, żeby za jednym naciśnięciem guzika je oślepić, jakaś coś im zakłócić w ich działaniu. To byłoby rozsądniejsze. No, ale to nie jest proste. Oczywiście, że tak, ale prostsze niż zestrzelenie 4000 obiektów. To musi się pan zgodzić. Trzy ostatnie pytania, bo czas nas pędzi nieubłaganie. Pierwsze pytanie. Czy człowiek za naszego życia wyląduje na Marsie? No to jeszcze pytanie jest o nasz wiek, ale no ja stawiam, że to będzie przełom lat 40-50. Przy dobrych wiatrach dożyjemy, ale to też będzie pasjonujące. Drugie pytanie. Czy myśli pan, że w kosmosie jest życie i jakaś cywilizacja pozaziemska, z którą prędzej czy później się spotkamy? Jestem przekonany, nie jestem przekonany, czy się spotkamy. A co, jest tak daleko? Tak, odległości w kosmosie są tak wielkie, wymagania energetyczne tego typu podróży są tak wielkie, że całkiem możliwe, że takie kontakty, o ile nie trafi się akurat, że no rzeczywiście inna cywilizacja byłaby bardzo blisko, ale wydaje się, że wtedy byśmy ją wykryli radiowo, to może być tak, że nigdy się nie spotkamy. A te wszystkie opowieści o UFO i tak dalej, które tam przylatują, czy Ziemia kiedyś była przedmiotem jakiejś penetracji cywilizacji pozaziemskich, czy to są wszystko wymysły ludzkiej wyobraźni? Nie ma żadnego wiarygodnego świadectwa na temat UFO. Te najbardziej, do których fani UFO się przykładają wagę, czyli te, gdzie tam na przykład lotnictwo marynarki Stanów Zjednoczonych coś tam na radarach wykryło, no specjaliści od radarów wielokrotnie mówili, że, no, że takie rzeczy się w radarach działają, to nie są urządzenia bez ten. Poza tym jest jeszcze trzecia rzecz, czyli jakby logika. Po co ktoś, kto ma technologię pozwalającą na podróże gdzie wydatek energetyczny jest no, wielokrotnie przekraczający całkowity wydatek naszej cywilizacji jako cywilizacji, po co on miałby tu sukcesywnie przylatywać i coś badać? To będzie cywilizacja taka, która może nas zdmuchnąć, więc jak ona by tu przyleciała, to by powiedziała cześć, albo popatrzyłaby, o małpki, lecimy dalej. No, jakby jesteśmy na takim etapie, że jesteśmy nad atrakcją dla cywilizacji, która potrafiłaby tu przylecieć, bylibyśmy atrakcją na poziomie nie sporczaków. No. Może trochę dalej. Dobrze, mam wrażenie, że to jest temat na inną ciekawą rozmowę. Kto wie, może kiedyś porozmawiamy UFO. Natomiast prawie każdy odcinek historii realnej kończymy oczywiście pytaniem słoń, a sprawa Polska. Wiem, że otwieram kolejne drzwi, mógłby pan mówić o tym godzinami, ale bardzo krótko. Mamy naszą agencję kosmiczną. Ostatnio były informacje, że być może pierwszy Polak od czasów PRL, bo Hermaszewski był pierwszym i jedynym Polakiem, który poleciał w kosmos, mógłby polecieć. To chyba ten pan Sławosz Uznański był tym kandydatem. Jak pan w ogóle widzi, będzie ten lot, to jest pierwsza sprawa, i w ogóle szerzej polski udział w tej wielkiej eksploracji kosmosu? Czy to jest sprawa zarezerwowana tylko dla mocarstw, czy tacy średniacy jak my mają czego szukać w przestrzeni kosmicznej? Dla nas nie jest to sprawa tylko mocarstw z dwóch względów. Po pierwsze, Europejski Program Gospodarczy działa jednak w sposób taki, który zbiera te państwa europejskie do kupy, żeby realizować jak najbardziej ambitne misje. On jest taki trochę jeszcze kulawy, ale są spore oznaki ozdrowienia, choć jeszcze przecierpimy troszeczkę, nie mamy na przykład rakiet za bardzo, którymi możemy latać. No ale jesteśmy w ESA i to jest bardzo dobre okno do tego, żeby Polska, zwiększając składkę,
poprawiała swój własny przemysł kosmiczny, ściągała tutaj technologię, bo jeżeli uczestniczymy w projektach ESA, to ESA pomaga nam technologicznie, czyli to, co już wypracowano w ramach projektów ESA, my z tego możemy skorzystać. No i druga sprawa, Amerykanie, wizja Amerykanów też jest mocno kooperacyjna. A jeszcze jeśli dodamy do tego, że no, my obecnie dla Amerykanów jesteśmy dość ważnym krajem, to widać wyraźnie, że oni próbują nas też włączyć we współpracę z NASA. Był w czerwcu u nas administrator Bill Nelson i tam jakieś rozmowy trwają na temat uczestnictwa polskich naukowców właśnie w misji Artemis, że Amerykanie zawiozą tam nam jakieś urządzenie badawcze na Księżyc. No, zobaczymy, jak to wszystko się rozegra. Ale poleci Polak, na pewno nie warto, poleci, gdyby miał pan obstawiać. Nie, no, umowy są już na tak zaawansowanym etapie, że moim zdaniem no, nie wyobrażam sobie, żeby się to wysypało. Ach, to będzie, drodzy państwo, coś. Może z tej okazji znowu z naszym dzisiejszym gościem się spotkamy i porozmawiamy o Polaków w kosmosie. Moim gościem był pan Krzysztof Kurdyła, Fundacja Nauka to lubię. Polecam też Twittera, konto twitterowe naszego dzisiejszego gościa. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Wszystkiego dobrego naszemu gościowi życzymy. Ja dziękuję naszym widzom za obejrzenie tego odcinka. Dzięki, że jesteście z nami. Dziękuję, że wspieracie Historię Realną. Kciuk dla was. 600 tysięcy subów, to jest nasz cel. Subskrybujcie nasz kanał. Bardzo duża pomoc i fajny prezent na trzecie urodziny Historii Realnej. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa. Kubki, koszulki, red, izbet i książki. I ostatni punkt programu. Kciuki dla naszych przyjaciół. Pierwszy dla Fundacji Zarys, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną. Drugi dla Biblioteki Cyfrowej Legimi, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. Trzeci dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.